Ale za to mam pytanie do Lexi, jeżeli mogę. Prosimy. Lexi. Dlaczego, znaczy nie to, że ja się na to obraziłam, bo nie. Znaczy zrobiło mi się przykro, wiadomo, bo jesteś włodarzem tej federacji. Nic do ciebie nie miałam i nie mam. I myślę, że nie będę miała. Chociaż ciężko mi przewidywać przyszłość. Ale zrobiło mi się przykro, gdy na live'ie z... Martą. Z koleżanką, tak? I powiedziałaś, że ja, że nigdy nie widziałaś takiej hipokrytki i atencjuszki jak ja. Że jestem największą atencjuszką w Polsce i tak dalej. I ja mam do ciebie pytanie. Ty jako influencerka z milionowym zasięgiem na Instagramie, po co ci to, skoro nie jesteś atencyjna? W sensie, jeżeli masz ten milion na Instagramie, po co ci ten Instagram, jeżeli nie możesz nazwać się atencjuszką? Czy to nie jest tak, że każdy z nas jest trochę atencjuszem, bo każdy z nas prowadzi konto w social mediach, prowadzimy tutaj na żywo stream na YouTubie. Po co? Po to, żeby nikt nas nie oglądał? Nie. Po to, żeby ludzie nas oglądali. Jesteś wybitną atencjuszką, ale jesteś na innym poziomie, Mariola. Dobrze, ale nie Mariola, tylko Marianna. Mariola. To może ta Mariola jest atencjuszką? Nie, no jedno samo. Lexi, posłuchaj, mam do ciebie pytanie. Na czym zbudowałaś swój zasięg na Instagramie? Miała dzieleniem się swoim życiem na social media. Okej, a nie związkami z influencerami o wysokich zasięgach? Nie. No to mi się coś wydawało, przepraszam. No, źle ci się wydawało. Kochani, jeżeli nie było takich związków, to napiszcie w komentarzu, że Marianna się pomyliła. Ja widzę, że Marianna coś ci sugeruje tutaj, Lexi. Sugerujesz mi coś? Nie, ja nigdy nic nie sugeruję. No właśnie. Ja zawsze następnym mówię razem zrób lepszy. Ja zawsze mówię wprost, ale poczekaj, bo zadałam ci pytanie. Czy nie uważasz, że każdy z nas jest trochę atencjuszem, bo potrzebuje komentarzy ludzi i tego, i tych lajków, i tego, by nas oglądali? Czy to nie świadczy o jakimś poziomie atencji każdej osoby, nie wiem, publicznej, czy tej, która kreuje swój wizerunek w social mediach? Czy to nie, to nie jest wyznacznik atencji, potrzeby bycia zauważonym? Marianna, ale ty to jesteś na jakimś wypieprzonym poziomie tej atencyjności. Bo ja mam wysokiego po prostu. To, że ja prowadzę Instagrama, zarabiam z tego, dzielę się swoim życiem, to... Gosia? Co wypiłaś, powiedz? Ty, chodź. Ale no, chodzi mi o to. Normalnie się turlam. No, zobacz, o tym. Dlatego, wiesz, nie otwieram. Gosia, ja to wypiłam, mi się ciągle odbija. Ty się, Marianna, obraziłaś, że ja cię zadano mi pytanie. Ja się nie obraziłam. To nie jest tak, że ja sama o tobie gadam. Ty, zadano mi pytanie, ja odpowiedziałam. Miałam pełne prawo do odpowiedzenia na to pytanie. Oczywiście, powiedziałam, jak uważam. Uważam, że jesteś i hipokrytką, jesteś szczytem hipokryzji. Okay. I uważam też, że jesteś atencyjna. Masz prawo do własnego zdania? Bo tak jak wcześniej wspomniałam, w uśmiechniętej Polsce jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo do własnego zdania, do własnej opinii, do oceniania innych. No. Możemy studiować dyrektorów. Czy nie uważasz, że poczekaj, Jacku, wywstrzymaj emocje. Czy to nie jest tak, że po prostu to jest trochę nieprofesjonalne z twojej strony jako włodarza? Nie, bo ja poniżanie się wypowiadam jako zawodniczka. Poniżanie, ja będę mówić szczerze, jak ja poniżanie, ale Mariola, ja będę mówić szczerze, ale jak Marianna uważam. Mam na imię, kurczę, no, błagam cię. Marianna, ja będę mówić szczerze. Zadano mi pytanie, odpowiedziałam szczerze, co uważam o tobie. Ja nie, to, że jestem włodarzem, to znaczy, że ja będę się hamować? Jest jakiś kodeks włodarza, że ja nie mogę się wypowiadać na temat swoich zawodników? Dobra. Nie, jest kodeks przyzwoitości. Tym bardziej, że ja uważam, że użyłam... Ja też nic do ciebie nie mam. Wręcz uważam, że fajnie, że jesteś w federacji, ale bo ja się też robisz cieszę. Tutaj taki... Ja bardzo lubię tutaj być. Ja show, ale, czuję się ale jesteś atencyjna i jesteś hipokrytką. Nie zapomnę, jak to było przy ostatnim klaucie. Podchodzisz do mnie i do mojej wspólniczki. Ojeny, udzieliłam wywiad z Natanem Marconiem. Co to teraz będzie z moim wizerunkiem? Ja oglądam ten wywiad, a ona sama go zaprosiła. Ona go sama chciała do tego wywiadu. Ty jesteś naprawdę, ja jestem pod wrażeniem twojej atencyjności i hipokryzji. O hipokryzji już nie będziemy się badali, bo już cały czas o tym wszyscy gadają. Ale Marianna, no takie są fakty, no sorry. Okej.